Poranek Radia Tok FM. No jakoś tak idzie pani od sukcesu medialnego do sukcesu medialnego. Najpierw była pani znana z tego, że nikt o pani nie słyszał, a idzie pani do Sejmu, a teraz jest pani znana z tego, że wygryzła pani szalenie sławną Wandę Nowicką, no zajmując jej miejsce na liście SLD. Miejsce trzecie, dodajmy, miejsce trzecie, które stało się kością niezgody. To co, chyba dobry sezon, co? Dobre lato. Ja myślę, że to nie jest dobre lato w takiej atmosferze, bo taka atmosfera nikomu nie służy, zwłaszcza, że połowę swojego życia, bo tak mogę powiedzieć, prawie połowę swojego życia poświęciłam polityce i Wanda Nowicka niewątpliwie była jedną z bohaterek tej lewicowej, kobiecej części, również sceny politycznej, tak? I na pewno nie jest to zbyt przyjemna sytuacja. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja wygryzłam panią Nowicką z miejsca, bo ja nie byłam świadkiem ustaleń, tak, pani Wandy Nowickiej zarówno z Grzegorzem Napieralskim, czy z innymi osobami, a na statutowych organach partii, na ich posiedzeniach otrzymałam trzecie miejsce. Ja też uważam, że Wanda Nowicka na pewno byłaby świetną parlamentarzystką, na co pokazuje jej działalność społeczna i polityczna. Natomiast ja też kogoś reprezentuję na tej liście. To nie jest tak, że nikt nic o mnie nie wie. Jestem drugą kadencją radną miasta stołecznego Warszawy. Ja zostałam już zweryfikowana przez wyborców po tym, jak już jedną kadencję mam za sobą. Reprezentuję młodych ludzi. Na tej liście chciałabym reprezentować stracone pokolenie. Można je też nazwać pokoleniem 1300 brutto, pokoleniem umowy na zlecenie. To też jest grupa, którą należy reprezentować, a nie chciałabym, żebyśmy rozważali, która grupa powinna być bardziej reprezentowana, bo niewątpliwie na tej liście reprezentuje też kobiety, a przez ostatnie kilka dni trochę się czuję pozbawiona płci.